Niki, czy możesz sprawdzić mikrofon? Cześć, jestem Niki. Witaj na Alfa. Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci. Każdego dnia zadajemy tak wiele pytań. W co mam się ubrać? Jaka będzie pogoda? Co się dzisiaj wydarzy? Jak sobie poradzę? Ale w końcu pojawiają się też poważniejsze pytania. Dlaczego jestem akurat tutaj? Dokąd zmierzam? Czy to już jest to, czy w życiu jest coś więcej? To są ważne życiowe pytania, jednak mamy bardzo niewiele czasu, żeby sobie na nie odpowiedzieć. Mamy różne poglądy na temat znaczenia życia i wiary, a Alfa jest okazją do poszukania odpowiedzi na ważne życiowe pytania. To jest wspaniałe miejsce, żeby się spotkać i porozmawiać o nich otwarcie i szczerze. Mam na imię Gemma. Ja jestem Tobi, a to jest Alfa. Ja wpisuję w Google. Google. Zdecydowanie Google. Patrzę do Wikipedii. Internet. Szperam między różnymi podpowiedziami i staram się to połączyć i wypracować jakiś swój własny pogląd. Mądrzy znajomi. Ja nie zadaję ważnych życiowych pytań. Są zbyt trudne, żeby na nie odpowiedzieć. Google. Albo moja babcia. Medytuję albo czytam. Gdy mam ważne życiowe pytanie, raczej idę z tym do kogoś z mojej rodziny. Ja dotąd nie miałem żadnych poważnych życiowych pytań. Do mamy i taty przede wszystkim. Moja mama albo mój tata. Może moja babcia. Większość moich odpowiedzi zdobywam w bibliotece, w różnych działach. A to dlatego, że nie bardzo ufam ludziom dookoła. Odpowiedź masz zawsze w sobie. Gdy jestem zagubiona, idę najpierw do niego, a on mnie gubi jeszcze bardziej. Ale gdy chodzi o coś bardziej osobistego, staram się znaleźć odpowiedź najpierw sama. Moi znajomi powiedzieli mi, że pierwszego wieczoru, gdy przyszli na Alfa, siedzieli w samochodzie przez pół godziny, obserwując wchodzących ludzi. W końcu, gdy zobaczyli wystarczającą liczbę normalnie wyglądających, pomyśleli, że sami spróbują. Jedną z rzeczy, o których być może ty teraz myślisz, jest, czy będę tam jedyną osobą, która nie wierzy w to wszystko, która nie chodzi do kościoła. Jeśli jesteś taką osobą, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu. Alfa została wymyślona dla ludzi, którzy nie nazwaliby siebie chrześcijanami, albo którzy nie chodzą regularnie do kościoła. Może wydawać się to trochę dziwne, rozmawiać o życiu i o wierze z ludźmi, których nigdy wcześniej nie spotkałeś. Jednak najlepszą rzeczą, jeśli chodzi o Alfa, są przyjaźnie, które się zawiązują w ciągu tych kilku tygodni. Przez większość mojego życia nie interesowałem się chrześcijaństwem. Nie sądzę też, żebym kiedykolwiek przyszedł na coś takiego jak Alfa. Nie wychowałem się jako chrześcijanin. Mój ojciec był zaświadczonym Żydem, był agnostykiem, a moja matka nie chodziła do kościoła. Ja w ogóle nie byłem zainteresowany chrześcijaństwem. Przede wszystkim uważałem, że to jest nudne. Wszystko, co dotyczyło kościoła, chrześcijaństwa, religii, było dla mnie po prostu nudne, ponure i drętwe. To w pewien sposób sprawiało, że czułem się winny. Nie wiedziałem dlaczego, ale po prostu nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Myślałem też, że to jest nieprawdziwe. Sądziłem, że już to przemyślałem. Miałem intelektualne zarzuty i w sposób bardzo pretensjonalny nazywałem siebie logicznym deterministą. Lubiłem kłócić się z ludźmi, którzy nazywali siebie chrześcijanami. Miałem nawet na studiach reputację takiego kłótliwego ateisty. Myślałem też, że to bez znaczenia dla mojego życia. Nie mogłem zrozumieć, jak ktoś, kto żył 2000 lat temu, 2000 mil stąd, mógł mieć jakieś znaczenie dla mnie. Po prostu wydawało mi się to przestarzałe i pozbawione wszelkiego znaczenia. Jednak, gdy wspominam ten czas, powiedziałbym, że czegoś mi brakowało. Mówię tak, ponieważ myślę, że nie żyłem chwilą. Zawsze w życiu czekałem na kolejną rzecz, która miała przyjść. Gdy chodziłem do szkoły, myślałem, gdy zdam maturę, może to właśnie wtedy zacznę naprawdę używać życia. Zdałem maturę i po jakichś 3 tygodniach zacząłem myśleć, w życiu na pewno jest coś więcej. Pomyślałem, cóż, może gdy skończę edukację, to będzie to, o co w życiu chodzi. Skończyłem szkołę i po mniej więcej 3 tygodniach zacząłem myśleć, w życiu na pewno jest coś więcej. Może odpowiedzią jest znalezienie sobie dziewczyny. I w jakiś sposób znalazłem dziewczynę. I znów po jakichś 3 tygodniach zacząłem myśleć, w życiu musi być coś więcej. Czegoś mi brakowało. Tęskniłem za czymś więcej.
Aktor Jim Carrey kiedyś powiedział: chciałbym, żeby każdy mógł być bogaty i sławny i mieć wszystko, o czym kiedykolwiek marzył, po to, aby się przekonał, że to nie jest rozwiązanie. Niektórzy ludzie marzą o tym, żeby ich imię było rozpoznawalne, o sławie, o fortunie. Niektórzy szczęścia szukają w związkach, karierze, pieniądzach, czymkolwiek. Ale czy nie masz czasem delikatnego wrażenia, że bez względu na to, jak dobre by to wszystko nie było, w życiu musi być coś więcej? Zbyt często zdarza się, że życie po prostu nie toczy się tak, jakbyśmy tego się spodziewali. A nawet gdy wszystko idzie po naszej myśli i realizujemy swoje najśmielsze marzenia, jakoś nigdy nie jest dość dobrze. Po prostu nie ma tego spełnienia. Tak jakby czegoś brakowało. Komik i aktor Russell Brand powiedział: narkotyki i alkohol nie są moim problemem. Rzeczywistość jest moim problemem. Narkotyki i alkohol są moim rozwiązaniem na wypełnienie dziury, która jest we mnie. Jezus powiedział: ja jestem chlebem życia. Innymi słowy, ja jestem tym, który wypełnia tęsknotę, która jest głęboko w każdym ludzkim sercu. Jezus twierdził, że jest tą jedyną osobą, która może zaspokoić duchowy głód. Freddie Mercury, lider zespołu rockowego Queen, zgromadził olbrzymią fortunę i przyciągał miliony fanów. Jednak w wywiadzie tuż przed swoją śmiercią przyznał, że był strasznie samotny. Powiedział tak: można mieć wszystko, co na świecie możliwe, a jednak być osamotnionym człowiekiem. I jest to najbardziej gorzki rodzaj samotności. Sukces zrobił ze mnie światowego idola i dał miliony funtów, ale jednocześnie pozbawił mnie tego jednego, czego wszyscy potrzebujemy. Trwałego związku, opartego na miłości. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ostatecznie jest tylko jeden związek, który jest pełen miłości i trwa na zawsze. I jest nim relacja z Bogiem. A Jezus powiedział: ja jestem drogą do tej relacji. Może pieniądze? Daje szczęście? Muzyka. Muzyka, lody i ser. Spanie daje mi szczęście. Nie wiem, pójście na trening, spotkanie ze znajomymi, chodzenie do pubu, granie w piłkę. Psy. Alkohol. Kobiety. Głównie. Ogólnie życie mnie uszczęśliwia. Ciuchy. Kobiety. W życiu coś więcej. To jest naprawdę dobre pytanie. Nie wiem, nie odpowiem ci. Myślę, że trzeba się nauczyć kilku rzeczy. Nie ma nic poza tym. Wciąż tego szukam, jeśli mam być szczera. Nie, to jest żyj chwilą. Zdecydowanie, mocno wierzę, że w życiu jest coś więcej. Nie mam pojęcia, sorry. Gdy miałem jakieś 17 lat, poszedłem z kumplami na hamburgera. W barze patrzyliśmy przez okno i rozmawialiśmy o sklepach, które były naprzeciwko. Nagle zorientowałem się, że nie mogę nic przeczytać, nawet gdy zmrużyłem oczy. Poprosiłem więc kumpla, by pożyczył mi okulary. Kiedy tylko je założyłem, zobaczyłem, że widzę wszyściusieńko. Kolory, kształty, słowa. Byłem zdumiony, jak wyraźne było wszystko. I oczywiście wcześniej widziałem, ale teraz widziałem naprawdę. Dla mnie to jest najlepszy przykład na zobrazowanie różnicy, którą robi Jezus. Jezus jest soczewką, przez którą widzimy Boga. On jest też soczewką, przez którą widzimy świat całkowicie inaczej. Jezus powiedział: ja jestem prawdą. Ktoś mógłby odpowiedzieć chrześcijaninowi: cóż, to wspaniale dla ciebie, odnalazłeś znaczenie i cel swojego życia, ale to nie dla mnie. Ale kiedy o tym pomyślimy, to nie jest to logiczne, ponieważ jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe, ma kapitalne znaczenie dla każdego z nas. Z kolei jeśli nie jest prawdziwe, to nie jest istotne, bo oznacza to, że jesteśmy zwiedzeni. C.S. Lewis był jednym z intelektualnych gigantów XX wieku. Jest najbardziej znany jako autor opowieści z Narnii. Powiedział tak: chrześcijaństwo, jeśli fałszywe, nie ma żadnego znaczenia, ale jeśli jest prawdziwe, to jego znaczenie jest nieskończenie wielkie. Na pewno nie może mieć znaczenia umiarkowanego. Pochodzę z rodziny prawników, stąd naturalnie chciałem badać oryginalne dokumenty i źródła. Nigdy wcześniej tego nie sprawdzałem i byłem zaskoczony tym, jak wiele dowodów dotyczy życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ja sam poprzez czytanie tych dokumentów, które znajdują się w Nowym Testamencie, doszedłem do wniosku, że to jest prawda. Jedna z ostatnich spraw, które prowadziłem jako prawnik, toczyła się przed sądem odwoławczym, gdzie orzekał Lord Denning, niesamowicie błyskotliwy umysł, być może największy z sędziów XX wieku. Pewnego razu powiedział, że jego Biblia była najbardziej wymiętą książką w jego księgozbiorze. Badał dowody naprawdę wnikliwie i doszedł do wniosku: to jest prawda. Pewien dawny profesor historii na Oksfordzie nazwał zmartwychwstanie najlepiej udokumentowanym faktem w historii. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wielu naukowców było wierzącymi. Kartezjusz, Newton, Kepler, Galileusz, Locke,
Kopernik, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, jeden z największych naukowców naszych czasów, był kierownikiem projektu poznania ludzkiego genomu, w ramach którego oznaczono 3 miliardy znaków w ludzkim DNA. Dla wielu to największe przedsięwzięcie naukowe naszych czasów. Opowiada, jak on spotkał Jezusa i uwierzył w prawdziwość chrześcijaństwa. W moim domu wiara nie była czymś, o czym się wiele mówiło. Mój ojciec był profesorem na Wydziale Aktorskim, a matka pisała scenariusze. Kiedy poszedłem na studia, pojawiły się w akademiku dyskusje o religii, trwające do późnych godzin nocnych. Nie widziałem powodu, dla którego miałbym przywiązywać wagę do spraw wiary. To nigdy nie było czymś, na czym się znałem, ani czymś mi bliskim. Uważałem, że jakiekolwiek odczucia religijne, które ktokolwiek ma, powstały z pewnością na bazie emocji, a ja im nie ufałem. Albo też na bazie jakiejś indoktrynacji z czasów dzieciństwa, która mnie, jak mniemałem, szczęśliwie ominęła. Uwielbiałem poznawać ludzki organizm i wszystkie jego elementy. W szczególności uwielbiałem uczyć się genetyki. Ale wtem znalazłem się na zajęciach szkoły medycznej, gdzie siadywaliśmy przy łóżkach ciężko chorych pacjentów. To już nie było jakieś abstrakcyjne studium cząstek czy fizjologii. To byli prawdziwi ludzie. I pewnego razu jedna z moich pacjentek, wspaniała starsza pani, trochę jak babcia, która miała poważną chorobę serca, dostała ostrego bólu w klatce piersiowej, kiedy ja byłem akurat u niej. Przeżyła to i po wszystkim opowiadała mi, jak jej wiara była tym, co pomogło jej w tamtej sytuacji. Uważała, że lekarze dookoła nie bardzo jej pomagali, natomiast jej wiara tak. A kiedy skończyła ten swój bardzo osobisty opis wiary, odwróciła się w moją stronę, spojrzała na mnie badawczo i powiedziała: a pan w co wierzy, panie doktorze? I ostatecznie musiałem przyznać się przed sobą, że właśnie to jej pytanie uświadomiło mi, że dotarłem do rozwiązania najważniejszego zagadnienia dla człowieka. Czy jest Bóg? I dotarłem tam w ogóle nie badając dowodów, a podobno byłem naukowcem. Jeśli istnieje jedna rzecz, którą naukowcy, jak sami twierdzą, robią, to jest nią formułowanie wniosków w oparciu o dowody, a ja nawet nie kiwnąłem palcem, żeby to zrobić. Wsparł mnie pewien duchowny, mieszkający na tej samej ulicy co ja, bo gdy do niego poszedłem i pytałem o to wszystko, on wręczył mi świetną książkę C.S. Lewisa, Chrześcijaństwo po prostu. Bo oto był wykładowca z Oksfordu, nieprzeciętnie światły umysł, który odbył tę samą drogę. Czytając, po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że można uwierzyć opierając się o racjonalne przesłanki i że biorąc pod uwagę wiele wskazówek, które widzimy wokół, jeśli chodzi o wszechświat i to, że ma on swój początek, że jest spójny poprzez wszystkie te stałe, które determinują zachowanie materii i energii, wydaje się to wszystko być ustawione w dokładnie takim, bardzo precyzyjnym zakresie po to, żeby życie było możliwe. Także wiele innych rzeczy, włącznie z moją ukochaną matematyką i tym, dlaczego ona zawsze się sprawdza, gdy opisuje wszechświat. To sprawia, że myślisz, iż Stwórca musiał być matematykiem. To doprowadziło mnie do osoby Jezusa Chrystusa jako postaci, która była historycznie niewiarygodnie dobrze udokumentowana. To była dla mnie nowość. Myślałem, że w Jezusie było tyle samo historii, co mitu. Kiedy czytałem więcej o tym, zdałem sobie sprawę z tego, że jest on postacią historyczną, co do której mamy wiele dowodów dotyczących jego istnienia, jego nauczania, a nawet, w sensie dosłownym, jego powstania z martwych. Tego dnia przy łóżku mojej pacjentki rozpoczęła się moja podróż, której bardzo nie chciałem rozpocząć, ale czułem, że powinienem. Miała ona, jak mniemałem, utwierdzić mnie jako ateistę, a ku mojemu zaskoczeniu zakończyła się moim nawróceniem. Istnieje różnica pomiędzy znaniem faktów o kimś, a znaniem kogoś osobiście. Na przykład znam mojego męża, Phila, od 3 lat, ale przypuśćmy, że zanim się poznaliśmy, znalazłabym o nim informację na stronie wspaniały człowiek. Nie ma wątpliwości, że zwróciłabym na niego uwagę i pomyślała sobie: okej, jestem zaintrygowana, ale co wtedy, gdyby każda zakładka odnosiła się do jego niesamowitych cech? Dusza towarzystwa, czułe serce, ponadprzeciętna inteligencja, umiejętności kucharskie. Pomyślałabym: wow, wygląda na to, że jest
niesamowitą osobą, ale to jest wiedza na poziomie umysłu. Ja jednak mam przywilej być jego żoną i ja wiem, że on jest niesamowitą osobą. I to jest wiedza, która pochodzi z doświadczenia relacji. Wiedza na poziomie serca. Kiedy Jezus powiedział, jestem prawdą, mówił o czymś więcej niż tylko o jakiejś intelektualnej prawdzie. W hebrajskim rozumieniu słowo prawda oznacza prawda doświadczona, a jest ogromna różnica pomiędzy intelektualną wiedzą, a osobowym poznaniem umysłem i sercem. A zatem, gdy ktoś mówi, wiem, że Jezus jest prawdą, nie ma na myśli jedynie bycia przekonanym za pomocą dowodów, ale mówi także o doświadczaniu relacji ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i w końcu jestem życiem. Ja przyszedłem, żebyście mieli życie i mieli je w pełni. Jezus przyszedł uporać się z rzeczami w naszym życiu, które nie pozwalają nam żyć w pełni, rzeczami, które psują nasze życie. Nie cierpię chodzić na zakupy. Nienawidzę tego. Myślę nawet, że jestem uczulony na shopping. Od czasu do czasu jednak mojej żonie udaje się mnie przekonać. Tuż po świętach była wyprzedaż i Filipa wyciągnęła mnie na zakupy. Weszliśmy do sklepu i kupiliśmy bardzo ładny nowy sweterek. Jest tego samego koloru, co wszystkie inne moje swetry. Wyszliśmy więc i poszliśmy kupić prezent dla niej. Wtedy weszliśmy do jednego z tych koszmarnych sklepów. Był tak zatłoczony, niewiarygodny. Nawet Filipa miała tego dość i powiedziała, dobra, wychodzimy stąd. Udaliśmy się więc do wyjścia. Skoro tylko minęliśmy drzwi, zaczął wyć alarm. Wpadli do środka ochroniarze i zatrzymali nas. Tłum, który próbował wyjść, został zatrzymany. I tłum, który próbował wejść, też został zatrzymany. A my dokładnie pomiędzy. Sześć osób, które przechodziły przez bramki w tym samym czasie, zostało wzięte na bok, oddzielone od reszty i ochroniarze zaczęli sprawdzać, które z nas włączyło alarm. Puścili więc jedno z nas przez bramki i było w porządku. To nie ten włączył alarm. Potem puścili następną osobę, to też nie ona. Potem trzecią, potem czwartą, żadne z nich nie włączyło alarmu. Tak oto zostaliśmy my, Filipa i ja, który myślałem, o mój Boże, poślubiłem kleptomankę. To na pewno Filipa włączyła ten alarm. Przepuścili ją wnet przez bramki i to nie była ona. O mój Boże, muszę coś mieć. Ktoś musiał mi coś podrzucić. Teraz mnie zamkną i pójdę do więzienia. Cały tłum patrzył z obu stron. Przypatrywali się po prostu przestępcy złapanemu na gorącym uczynku. Przeszedłem więc przez bramki i wtedy alarm zaczął wyć. Wzięli mnie na bok, otworzyli mój plecak, który niosłem i znaleźli tam ten sweterek kupiony w poprzednim sklepie z nierozmagnesowaną metką. Czułem się tak winny. Ale to było takie fałszywe poczucie winy. Czasami doświadczam także prawdziwego poczucia winy, ponieważ robię rzeczy, które nie są słuszne, nie są dobre. I tu jest wspaniała wiadomość. Otóż Bóg kocha Ciebie i kocha też mnie. Bóg przyszedł w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby umrzeć za Ciebie i za mnie. Na krzyżu On wziął całą Twoją winę, całą moją winę. Wszystko, co Ty, co ja, kiedykolwiek zrobiliśmy źle, powiedzieliśmy źle, pomyśleliśmy źle, wziął to i umarł zamiast nas, po to, żebyśmy my uzyskali przebaczenie. Przebaczenie, jak powiedział C.S. Lewis, jest jakby sformatowaniem dysku z nagraniem naszego życia. Kiedy przyjmujemy przebaczenie, odnajdujemy życie i to w całej jego pełni. I to jest właśnie to, czego Jezus chce dla Ciebie i dla mnie. Życia w obfitości. Życia w jego najlepszej, najlepszej wersji. Wiecie, myślę, że przez wiele lat cały czas starałem się być silnym. I tak było, że wszystkim, czego potrzebowałem, byłem ja sam i moi kumple. I to było nie do pokonania. Ale nikt z nas nie jest niezwyciężony. Nie chcę uprawiać tego, co nazywamy życiem sam o własnych siłach. I moja tęsknota za tym światłem wewnątrz jest teraz silniejsza niż mój strach przed tym, co inni mogliby sobie pomyśleć. Często ludzie pytają, a czy wiara nie jest w takim razie jak kula ortopedyczna? Wiesz, może tak, ale widzisz, do czego służy kula? Kula pomaga ci stać i sprawia, że jesteś silniejszy.
A skoro tak, to jasne, potrzebuję tego trochę. Ale szczególnie wtedy, gdy jest ona czymś znacznie większym. Kiedy jest jak kręgosłup, który umożliwia mi stać wyprostowanym, odważnym i silnym, stając w obliczu tych wszystkich przeciwności, czy to w górach, czy to w samym środku dżungli, albo po prostu stawiając czoła burzom, wiesz, takim życiowym burzom. Pewnie, że tego potrzebuję. Najważniejsze dla mnie jest to, że moja wiara mówi mi, że jestem znany, znany Chrystusowi, kupiony za wysoką cenę, pobłogosławiony światłem. Wiara mówi, że jesteśmy kochani bez względu na nasz bałagan, na to, jak często upadamy. A Jezus w jakiś sposób mnie podnosi i wiesz co? Tak, biorę to. Czemu miałbym nie wziąć? Kiedyś myślałem, że chrześcijaństwo jest nudne, nieprawdziwe i niepotrzebne, ale gdy poznałem Jezusa, uznałem Go za zupełnie innego. Jezus powiedział, że On jest drogą do Boga. On jest tym, który nadaje znaczenie i cel Twojemu życiu. Powiedział On, że jest prawdą. Powiedział, że jest życiem. To prawdziwe zaspokojenie znajduje się w relacji z Bogiem poprzez Jezusa. Alfa jest miejscem, gdzie możesz być sobą. Możesz mówić, co zechcesz i podważyć wszystko. Żadne pytanie nie będzie zbyt skomplikowane ani zbyt banalne. Twoje zdanie jest równie istotne, co pogląd każdego innego. Udajemy się razem w kilkutygodniową podróż przygody, w czasie której możesz odkrywać ważne życiowe kwestie dotyczące życia, wiary i sensu. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli dożyjesz 70, spędzisz 20 lat i 3 miesiące śpiąc, 10 lat i 5 miesięcy oglądając telewizję, 5 lat i 9 miesięcy w środkach transportu, 7 lat i 6 miesięcy jedząc i pijąc. Pozostało ci około 570 tysięcy godzin życia. Dlaczego więc nie miałbyś spędzić niecałych 24 z nich, szukając odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania? Witajcie na Alfa. Wersja polska na podstawie tłumaczenia Anny Buczkowskiej, Alfa Polska. Czytał Rafał Janusz. Realizacja Panomedia.